Pierwszy zimowy transfer Widzewa już za nami. 20-letni pomocnik Adam Radwański ponownie będzie reprezentował barwy łódzkiego klubu. Zawodnik za zgodą Wisły Płock przez ostatnie dni przechodził testy w Widzewie. Dziś oba kluby osiągnęły ostateczne porozumienie, a piłkarz podpisał z łódzkim zespołem 2,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Ze swojej strony też chciałbym powiedzieć, że cieszę się, że wróciłem. Szczerze mówiąc, tęskniłem za tutejszymi kibicami i tym stadionem i jestem zadowolony, że tu jestem. Adam, nie ma co ukrywać, że klub, trener wiąże z Tobą pewne nadzieje. Nadal jesteś młodzieżowcem jeszcze przez pół roku, dwa, grasz na takiej dość newralgicznej, jak się okazuje, pozycji. No ja też mam nadzieję, że tutaj będę ważnym ogniwem w tej drużynie, będę chciał to pokazać. Oczywiście za darmo nikt mi niczego nie da, trzeba będzie sobie wywalczyć miejsce. Konkurencja jest duża, znam chłopaków tutaj, wiem jak gra kto, także będzie ciężko, ale będę dawał z siebie wszystko i będę chciał pokazać swoje umiejętności jak najlepiej. Adam, jakbyś ocenił ten swój epizod w Rakowie Częstochowa, miałeś okazję posmakować pierwszej ligi, do której także aspiruje Widzew. Tak, myślę, że najważniejsze jest to, że zebrałem doświadczenie w tej pierwszej lidze, poznałem ją. Moja przygoda w Rakowie wyglądała tak, że pierwsze pół roku grałem dużo, można powiedzieć, że wszystko. No i później potoczyło się to troszkę gorzej dla mnie, bo straciłem tą pozycję w pierwszej jedenastce. Ale myślę, że kiedy wchodziłem, dawałem zmiany, myślę, że to były solidne zmiany. Nie poddawałem się, cały czas próbowałem wskoczyć do tej jedenastki. Czasami było lepiej, czasem gorzej, ale myślę, że to był udany rok dla mnie. Adam, wracasz do Widzewa. Widzewa, który także awansował do Ligi Wyższej. W trzeciej lidze niesamowicie ciężki bój, by się z niej wydostać. Tylko jeden zespół awansował. Doskonale wiesz, pamiętasz, jak to wszystko wyglądało. Nie były to łatwe wcale mecze. Teraz jest już to druga liga. Widzew jest w czołówce, jest na miejscu premiowanym awansem, więcej mogło być znacznie lepiej, gdyby nie niezbyt udany listopad. No tak, można powiedzieć, cały czas obserwowałem wyniki Widzewa, jak wszystkie rozgrywki patrzyłem, także byłem na bieżąco, wiedziałem jak Widzew sobie radzi i mocno trzymałem kciuki jeszcze z tej trzeciej ligi, żeby się wydostać, no i tak się stało, też się cieszyłem z tego również, bo można powiedzieć, że dołożyłem cegiełkę do tego awansu, bo grałem pół rundy tutaj. No i teraz w drugiej lidze myślę, że to też była udana runda, może z wyjątkiem ostatniego miesiąca to się gorzej potoczyło, ale wszystko jest na najlepszej drodze, żeby po prostu ten awans kolejny zrobić. Adam, zadam Ci jeszcze jedno pytanie. Wielu zawodników, którzy przychodzi do Widzewa, nie do końca zdaje sobie sprawę, w jakim klubie będzie występować. Mówi się później o presji, udźwignięciu oczekiwań tych 17-18 tysięcy widzów na każdym meczu. No i oczywiście presji wyniku, bo wiadomo, że co roku ten klub gra o awans. Ty już wiesz, jak to smakuje. To nie powinno być dla Ciebie jakieś zaskoczenie. Właśnie ja mam ten komfort, że właśnie już wiem, jak to tutaj wygląda. Grałem już przy tej publiczności, także myślę, że na pewno będzie presja, ale już nie taka jak za pierwszym razem, jak tutaj grałem i myślę, że sobie z tym poradzę.